Cześć, witam Cię na moim kanale. Bardzo mi miło, że tutaj wpadłeś. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, dlaczego ja zarabiam od 6 lat na kryptowalutach, dlaczego jedna osoba zarabia na rynku kryptowalut, a druga osoba jest cały czas w tym samym miejscu lub nawet traci swoje pieniądze. Dlaczego jedni zarabiają i idą do przodu, a drudzy ciągle gdzieś tracą, ciągle się gdzieś borykają i jakby no, ciągle są w tym samym miejscu. No dlaczego? No właśnie postaram się to wytłumaczyć jakoś krótko, zwięźle w tym odcinku. Bardzo byłoby mi miło, gdybyś teraz zostawił łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybował kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. No i kontynuujemy. Pierwsza jeszcze tylko taka sprawa organizacyjna dla osób, które są już na Kryptoakademii, są gdzieś tam w naszej grupie, dołączyły już do nas, zaufały nam, korzystają z poradników DeFi, które się znajdują na Kryptoakademii, z instrukcji obsługi wszystkich, które tam są. Bardzo Was proszę, nagram Wam teraz tylko jeszcze po tym filmie taką krótką wstawkę z ekranu mojego komputera, gdzie poproszę Was o coś, żebyście wypełnili w arkuszu kalkulacyjnym bardzo prostą taką rzecz. To bardzo Was proszę, żebyście tylko podali tam swoje nazwę sieci, po której odkładacie tam swoje kryptowaluty. Zaraz na filmie wyjaśnię, o co mi chodzi na ekranie laptopa, ale teraz wróćmy tutaj do tematu. Wróćmy do tematu, dlaczego ja zarabiam, dlaczego inne osoby zarabiają, a inne osoby tracą. Jest na to prosta odpowiedź. Jest na to prosta odpowiedź i szybko to wytłumaczę. Po prostu ja od praktycznie samego początku, no jestem już na rynku 6 lat, od 2016 roku, mamy 2022, czyli jestem 6 lat na rynku, to przez pierwszy rok fakt, borykałem się trochę tak po tym rynku, wdrażałem się w ten rynek, jeszcze byłem bardzo jakby taki młodziutki na tym rynku, nie miałem żadnego doświadczenia, że nigdy wcześniej tam przed 2016 rokiem nie miałem styczności ani z kryptowalutami, ani z żadną jakąś tam giełdą, ani za bardzo tak z inwestowaniem swoich pieniędzy, więc nie miałem żadnego za bardzo doświadczenia i nie miałem żadnego planu, nie miałem do tej pory żadnych jakichś takich osób, które mogłem śledzić, naśladować, z których mogłem gdzieś tam jakieś czerpać takie ważne cechy, takie inwestorskie, że tak powiem. I działałem tak po omacku. I wiele osób robi właśnie to samo, no bo jakby to jest naturalne, tak? Każdy, kto jakby dopiero wchodzi, dołącza, no to nie ma tej wiedzy, nie ma tego doświadczenia i działa po omacku. Tylko problem jest taki tych osób, że one działają po omacku i jakby tak bez żadnego planu, bez żadnej strategii przez cały czas, czyli są na rynku 5 lat i przez 5 lat działają bez strategii i w ogóle tak totalnie właśnie na oślep. Ja jak powiedziałem, przez pierwszy rok również działałem tak po omacku, tak na ślepo i tak dalej, dlatego też nie miałem przez pierwszy rok za bardzo żadnych jakichś tam efektów, a odkąd jakby zacząłem trzymać się pewnej strategii, zacząłem gromadzić swoje kryptowaluty, zacząłem działać według planu i byłem systematyczny, regularnie robiłem to, co dana strategia miała w sobie, to ja to robiłem. Dodatkowo do tego wszystkiego jest potrzebny jeszcze jeden bardzo ważny element, wiara w to, co się robi, plus w cały ekosystem kryptowalut, to daje sukces. Czyli podsumujmy, żeby było to bardzo jasne i żeby każdy to zrozumiał, dlaczego ja zarabiam od 5, powiedzmy, jestem na rynku od 6 lat, dlaczego od 5 lat ja zarabiam na rynku kryptowalut? Dlatego przede wszystkim, że robię regularnie to, co jakby zawiera moja jakby taka zasada. Trzymam się zasad. Jestem w tym systematyczny. Regularnie robię coś, co po prostu przyczynia się do tego, że to działa i że zarabiam. I na dodatek wiara. Czyli podsumowałbym to w sumie nawet może na 2. Albo na 3. Dobra. Mieć zasady. Zaraz powiem o tym, jaką zasadę ja mam, że przynosi mi ona zyski. Co powoduje to? Czyli zaraz Wam o tym powiem.
Czyli mieć zasadę, trzymać się tej zasady i mieć wiarę, bo ta wiara też jest bardzo ważna. I mieć zasadę, trzymać się tej zasady, czyli regularnie robić coś, co zawiera ta zasada. Czyli co zawiera ta zasada? Moja zasada. Moja zasada była taka, żeby ciągle jakąś malutką część pieniędzy przeznaczać na zakup kryptowalut, których nie ruszam, choćby się świat kończył, była, kurczę, wojna, choćby wszyscy już mówili, że kryptowaluty znikają, że kryptowaluty się kończą, że Bitcoina nie będzie, że to wszystko to scam, że to wszystko to jest w ogóle jakieś nie wiadomo co, to ja po prostu swoich kryptowalut nie sprzedaję. Tych, które mam na długi okres czasu. To była taka moja zasada. Czyli to jest taka prosta zasada. Czyli kupuję i nie sprzedaję. Przeznaczam małą część kapitału na najlepsze kryptowaluty według kapitalizacji na CoinMarketCap i trzymam się tego. I regularnie, każdego jakiegoś tam miesiąca, regularnie każdego dnia, czy regularnie każdego tygodnia, ten interwał czasowy już nie jest aż tak bardzo ważny, jak to, żeby robić to regularnie, po prostu, żeby w tych przedziałach czasowych dokupywać kolejne bitcoiny, żeby dokupywać kolejne Ethereum, żeby dokupywać kolejne sztuki innych kryptowalut za jakąś malutką chociaż część kapitału i je trzymać. I ta zasada, czyli jakby językiem kryptowalutowca, takiego bardziej zaawansowanego, hodlowanie. Czyli hodlowanie kryptowalut przyczyniło się do tego, że wszyscy, którzy hodlowali Bitcoina, wszyscy, którzy hodlowali Ethereum przez ostatnie lata, to powiedzmy w tym roku, w zeszłym roku nawet jeszcze bardziej, byli bogaci niż dzisiaj, zarobili pieniądze. Czyli wszyscy, którzy na długi okres czasu kupowali swoje kryptowaluty i trzymali je mimo wszystko, zarobili kasę. Zarobili kasę i dlatego te osoby zarobiły. Te osoby, które tylko wchodziły na ten rynek i coś kupowały, sprzedawały, nie miały wiary. Nie miały wiary, bo pierwsze spadki 15-20% odstraszały cię. Ty sprzedawałeś i nie trzymałeś się zasady, że trzymasz mimo wszystko, powodowało właśnie to, że traciłeś pieniądze. Kupowałeś na górkach, kiedy byłeś chciwy, kiedy cały rynek, kiedy wszyscy byli chciwi, kiedy wszystko szło do góry, a sprzedawałeś, piękne fale, a kiedy sprzedawałeś, kiedy rynek zaczynał wracać, po prostu odwracać się, kiedy zaczął spadać, nie miałeś wiary w to, co robisz, nie miałeś wiary w kryptowaluty, nie miałeś wiary w Bitcoina, i zaczynałeś w strachu sprzedawać na stracie po prostu swoje kryptowaluty. I przez to do dnia dzisiejszego prawdopodobnie, jeśli nie trzymasz się tej zasady, dalej nie masz pieniędzy na tym rynku. Ja wczoraj nagrałem już ten film, tylko nagrałem go przy plaży właśnie, gdzie są duże fale i z ekranem obróconym na morze i jakby ten film totalnie jakby później podczas obróbki się nie sprawdził i musiałem go skasować i dzisiaj nagrać go jeszcze raz, ale w międzyczasie, w ciągu wczorajszego dnia dołączyła do nas, do Krypto Akademii taka osoba, Bartek, pozdrawiam Cię Bartek, która jeszcze bardziej zmotywowała mnie do tego, żeby nagrać ten film, bo wiele osób, ja tak jeszcze nie znam Bartka, bo Bartek dopiero wczoraj dołączył, napisał jeden komentarz, a ja już na podstawie tego jednego komentarza, na podstawie swojego doświadczenia 6-letniego, jakby już sobie wyobraziłem Bartka i jego sposób podejścia do rynku, czyli właśnie taki, kiedy ja na początku dołączałem, a chociaż Bartek mówi, że jest już od 2011 roku na rynku kryptowalut, ale ja już sobie jakiś obraz Bartka stworzyłem tym jednym jego wpisem na naszej grupie supportowej na Telegramie i już sobie wyobraziłem Bartka, jak on właśnie, jakie ma podejście do rynku. Kiedy napisałem, coś tam z nim wymieniłem, jeszcze jakieś zdanie, Bartek powiedział, że on na razie nie chce odkładać w kryptowaluty, no to jakby już dla mnie wszystko było jasne. Dlaczego Bartek od 2011 roku jest na rynku kryptowalut i do dnia dzisiejszego dalej nie dorobił się milionów? O, tak, bo wszystkie osoby, które zaczynałyby w 2011 roku i odkładałyby chociaż po 100
100 zł miesięcznie w bitcoinach, to dzisiaj miałyby miliony. Czyli Bartek, czyli to jest dla mnie znak, że Bartek nie odkładał co miesiąc po 100 zł w bitcoinie, nie trzymał się zasady i nie trzymał go mimo wszystko na swoim portfelu bezpiecznie, nie dokupował każdego miesiąca tego bitcoina i nie trzymał go i nie miał wiary w kryptowaluty, dlatego do dnia dzisiejszego jeszcze dalej co najlepsze tego nie zaczął robić i jeszcze napisał, że jeszcze na razie tego nie zaczyna robić, więc no dla mnie jest to taki właśnie sygnał, że Bartek za 5 lat dalej będzie szukał szybkich sposobów na zarabianie pieniędzy, dalej będzie w tym samym miejscu co dzisiaj i co w 2011 roku i życzę jak najbardziej Bartkowi wszystkiego najlepszego. Fajnie, że do nas dołączył, to może w końcu troszeczkę gdzieś tam zacznie inaczej myśleć, że na spokojniej, że nie tak szybko, bo Bartek jeszcze chciał zarabiać 50% w skali miesiąca i tak dalej, więc Bartek ma takie bardzo duże oczekiwania. Sorry Bartek, że tak akurat tutaj Cię tak wymieniam, ale akurat po prostu jakby jesteś tak bardzo dobrym przykładem do po prostu do tego filmu. I takim właśnie motywacją moją do tego, żeby jeszcze bardziej to nakręcić, jeszcze bardziej to uwypuklić i przekazać to ludziom, żeby, bo takich osób jest mnóstwo, ja sam byłem taką osobą jak Ty, bo to jest jeszcze bardzo ważne, że ja byłem taki sam jak Ty, kiedy dołączałem do tego rynku, byłem bardzo chciwy, chciałem szybko zarobić, bo się dowiedziałem, że na kryptowalutach można zarobić 500%, 1000% w ciągu jednego roku, tak, można, ale to jest jakby to samo, co wygranie w totolotka, czyli można wygrać totolotka miliony. Tak samo można trafić w kryptowalutę, która szybko da Ci dużo zarobić, ale to jakby to nie jest sposób, to nie jest sposób. Można gdzieś tam zaryzykować jakimś małym kapitałem i próbować gdzieś też tych szans, ale to nie jest sposób na to, żeby stać się przedsiębiorcą takim, żeby może nie przedsiębiorcą, tylko inwestorem. Żeby stać się inwestorem, żeby stać się mądrym, bogatym inwestorem, który zarabia pasywnie pieniądze i który zarabia na rynku kryptowalut, bo to jest tylko to, możesz liczyć na fart tylko w takim przypadku. A jak nie będziesz miał tej wiary w te kryptowaluty, to jak tylko ta kryptowaluta trochę spadnie, to ty ją szybko sprzedasz i na stracie i jeszcze stracisz pieniądze, nie zarobisz. Więc ja tak samo działałem przez pierwszy rok, dlatego już jakby ja to już przeszedłem, ja już to przeżyłem, ja już to doświadczyłem. I po prostu jak tylko usłyszałem, nie, czy nie usłyszałem, tylko przeczytałem pierwsze jakby wypowiedzi Bartka na naszej grupie Kryptoakademia, to od razu jakby się pomyślałem, że kurde, to ja w 2016 roku. Więc nie chciałbym, żeby kolejne osoby też marnowały kolejne lata na wynajdowaniu koła, które koło już jest i wiadomo już co trzeba robić, jakby historia pokazała, przynajmniej na podstawie historii, historia pokazała, że największe zyski przyniosły po prostu takie regularne zakupy i trzymanie tego bitcoina, a nie jakiś trading, nie jakieś tam szarpanie się z rynkiem, nie jakieś kombinowanie, sprzedawanie, skalpingi, sringi i tam inne rzeczy, na których można gdzieś tam coś zarobić, tylko to jest bardzo stresujące, to po pierwsze. Po drugie, trzeba ciągle jakby się interesować tym rynkiem, trzeba się bardzo dużo mocno kształcić w tym kierunku, trzeba jakby nad tym czuwać, trzeba, to nie jest takie proste, to nie jest dla osoby, która dołącza do rynku. Także są różne sposoby na to, żeby zarobić, ale jakby takim dla mnie, przynajmniej dla mnie, najbezpieczniejszym, nie tylko dla mnie, dla moich znajomych gdzieś tam jakichś, którzy też jakieś tam, kurde, duże pieniądze zarobili, to dla nas jakby wspólnie wszystkich jest takie jakby jedno coś, czyli kupić i trzymać. Dodatkowo teraz są jeszcze fajne opcje, bo powstały powiedzmy tam ponad rok temu stakingi, farmingi, których my też jakby się poszedłem w ogóle, zacząłem się specjalizować w tym, w DeFi od 2000 tam, no rok temu, no od początku zeszłego roku i jakby tak mnie to pochłonęło, że każdego dnia mnóstwo godzin spędzam na tym, żeby się edukować i poznawać ten świat DeFi. Kryptowaluty stają się tak wielkie, i że naprawdę zaczynają się robić jakby takie specjalizacje, bo tak samo jak doktor jest jeden dentysta i on leczy tylko zęby, drugi jest, kurczę, kardiolog, trzeci jest taki, czwarty jest taki. I
tak samo w kryptowalutach. Jeden jest od NFT, się może gdzieś tam możesz być od wszystkiego, tak? Od wszystkiego i od niczego. Ale ja jakby też się interesuję NFT, interesuję się też innymi rzeczami, interesuję się całym rynkiem kryptowalut, ale jakby najbardziej skupiłem się na DeFi. Najbardziej skupiłem się na DeFi, na platformach DeFi. I co to są platformy DeFi? Jeśli jesteś osobą właśnie początkującą, to zapraszam Cię do Crypto Academy. Tam jest filmik pokazujący, na czym polega staking, na czym polega farming, co to jest nietrwała strata, gdzie znajdziesz dużo newsów. Mamy grupę taką zamkniętą, supportową na Telegramie. Jest tam na razie nas niecałe 40 osób już. Fajnie, bo dołączyło przez ostatnie dni kilka osób. Gdzie tam sobie coś działamy, gdzie tam się wymieniamy jakimiś tam, kurczę, opiniami i tak dalej. Pomagamy sobie rozwiązywać jakieś tam, jak ktoś nie wie, jak podpiąć portfela, jak nie wie, jak podpiąć to, nie wie, jak to, jak tamto zainstalować, coś ogarnąć. No to jak najbardziej dla osób początkujących. Krypto Akademia zaczęła się dla osób początkujących, więc jak założyć konto na giełdzie, jak kupić pierwszego Bitcoina, jak kartę bankową podpiąć do giełdy, jak w ogóle przesłać kryptowaluty z giełdy na portfel, jak zabezpieczyć portfel, czyli takie podstawowe przede wszystkim informacje, to w ogóle to był klucz i start do powstania Krypto Akademii. Więc takie informacje jak najbardziej są, profesjonalne poradniki na Krypto Akademii, dlatego zapraszam Cię do nas, zapraszam Cię, dołącz do nas. Oczywiście to, tam nie doradzamy, nie mówimy kup to dzisiaj, jutro to sprzedaj, na tym tyle zarobisz. Jakby ja publicznie nawet zacząłem teraz kręcić specjalnie co poniedziałek, takie regularne właśnie zakupy, systematyczność, żeby pokazać, że ta właśnie systematyczność, regularność i wiara w to, co się robi, te trzy rzeczy, zapamiętaj sobie, te trzy rzeczy, wiara, systematyczność w tym, co robisz, regularne zakupy i trzymanie i wiara w to, że ci to przyniesie zyski, żeby to pokazywać ludziom, robię to co poniedziałek, żeby ludzie tak po prostu sobie wyrobili też taki nawyk, jak ja sobie wyrobiłem przez ostatnie 6 lat i żeby też sobie coś zarobili, tak? Żeby też sobie coś zarobili. Nie na sprzedaży, nie na marketingu, nie na programach MLM, nie na jakichś tam różnych rzeczach, tylko po prostu na zwykłym zbieraniu bitcoinów. Tak to powiem, tak to nazwę. Czyli tak jak właśnie powiedziałem. Ale żeby już tak podsumować, to całe wideo, żeby podsumować jakby to wszystko jeszcze raz, przypomnieć o co chodzi, to dlaczego ja zarabiam od 6 lat na rynku, od 5 lat na rynku, dlaczego zarabiam od 5 lat, a jestem od 6 lat na rynku kryptowalut, no to dlatego, że mam zasadę, dlatego, że trzymam się tej zasady, czyli regularnie dokupuję swoje kryptowaluty, a trzecia sprawa, to wierzę w to, co robię, wierzę w Bitcoina, mam ogromną wiarę w to, że to przyniesie po prostu sukces i to przynosi sukces. Ja to nie jest tak, że wierzę, że to się stanie kiedyś, tylko to już się dzieje. Ja już zarobiłem dużo pieniędzy na tym, że kupowałem Bitcoina w 2016 roku, że kupowałem przez cały rok 2017, 18, 19, 20 i wierzyłem od tamtej pory i jeszcze dodatkowo edukowałem się na tym rynku. Poznawałem ten rynek, cały czas mnóstwo godzin poświęcam każdego dnia na to, żeby poznawać ten rynek, żeby właśnie lepiej się na nim czuć, żeby mieć jeszcze większą wiarę w ten rynek. I to wszystko mi się jakby spina, to wszystko łączy mi się jakby w całość i dzięki temu no jakby zarabiam na tym rynku, tak? No dzięki temu właśnie, że robię to, co powiedziałem na tym filmie, to właśnie dzięki temu zarabiam na kryptowalutach, na rynku kryptowalut od 2017 roku. Było po drodze, były jakieś tam różne przypadki, gdzie straciło się pieniądze, bo nie ma nigdy tak, że tylko się zarabia. Straciło się pieniądze gdzieś tam, chciało się użyć pewnych dźwigni, że tak nazwę, do jeszcze szybszego zarabiania pieniędzy, które okazały się nietrafione. Straciło się trochę pieniędzy. No ale trzeba żyć dalej, trzeba robić dalej i kontynuować to, co daje najlepsze efekty. A najlepsze efekty dają mi regularne zakupy. Najlepsze efekty dają mi regularne zakupy, systematyczne zakupy cały czas i trzymanie tego mimo wszystko i wiara w to, co robię. No i
właśnie dlatego zarabiam. A wiele osób tego po prostu nie stosuje, dlatego nie zarabia. To jest bardzo proste. W tej chwili jeszcze Was zaproszę, że jeszcze nie rozłączajcie się, nie wyłączajcie tego filmu. Zerknijcie jeszcze na to, co mam dla Was przygotowane na ekranie laptopa, o co mi chodzi jeszcze w tym naszym eksperymencie, challenge'u, tam gdzie można zarobić 300, zarobić, to nie zarobić, tylko gdzie jest równowartość $1000 w Bitcoinie do rozdania na trzy adresy w najbliższym czasie, później znowu gdzieś tam coś tam, także fajny challenge, link do tego Excela, gdzie można wpisywać adresy, jest na Kryptoakademii. Czyli jest to tylko challenge dla osób z Kryptoakademii i tylko osoby z Kryptoakademii mogą dostać Bitcoina. Anonimowe osoby anonimowo dostać Bitcoina. Także no tak to wygląda. Także nie wyłączajcie jeszcze wideo, posłuchajcie, co mam do przekazania na ekranie laptopa. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki jeszcze raz za wszystkie łapki, za wszystkie subskrypcje i zostań jeszcze chwilę. Okej, jestem już na ekranie laptopa i słuchajcie, właśnie to, o czym mówiłem w filmie wcześniej, to mamy tutaj 1000 USDT trafia do trzech najbardziej systematycznych holderów co 3 miesiące i tutaj wklejamy, każdy user jakiś tam anonimowy wkleja jakiś tutaj swój adres anonimowy, tak? Czyli te wszystkie osoby tutaj, które wkleiły te adresy, są anonimowe i te adresy też są anonimowe. Nikt nie wie, kto jest userem 10, kto jest userem 7, czy to jest adres, czy to adres, tylko jakby ciężko zweryfikować te adresy, bo tak jak widzicie, ten zaczyna się 0x4, ten 0xd, ten 0xc, ten 0x6, ten też 0 i to wszystko są najprawdopodobniej adresy, które obsługuje sieć Ethereum, Binance Smart Chain, Kronos i jakieś tam inne jeszcze sieci. I nie wiadomo właśnie, którym blockchainem można tutaj sobie sprawdzać transakcje. Znaczy można po prostu sprawdzić je wszystkie i w końcu się zobaczy te transakcje. Czy na smart chainie najpierw się wejdzie na skaner Binance'a, smart chaina i można zobaczyć, jakie tam były transakcje. Można wejść na Kronosa skaner i tam zobaczyć te transakcje. Można wejść na skaner Ethereum, Etherscan i tak dalej i posprawdzać, ale jakby można zaoszczędzić tych różnych prób, nietrafionych prób i czasu i po prostu każdy, kto tutaj wkleił swój adres, no to każdy zna swój adres. No na przykład, jak jeszcze tylko powiem, jak ten zaczyna się BC1, to wiadomo, że to jest bitcoinowy i jego sprawdzamy na Etherscanie, czy tak, że tak to powiem, na skanie bitcoinowym, wiadomo. No to Explorerze, o, na Explorerze bitcoinowym i wtedy wiadomo, gdzie tutaj są transakcje. Jak tutaj jest BNB napisane, to też wiemy, że to tylko jest BEP2 i chodzi tutaj o kryptowalutę BNB, to też łatwo do tego dojść. Tutaj też jest bitcoinowy, tu jest BNB i tu jest bitcoinowy, a cała reszta tutaj, te zaczynające się od zero, mogą być po prostu używane te adresy do różnych sieci. I jak na przykład ten, widać, że to jest BNB, to na przykład tutaj można napisać, że tutaj, że to działa po prostu po sieci BNB albo BSC bardziej, Binance Smart Chain, tak to się nazywa ta sieć. I na przykład może być jeszcze tak, że sobie odkładasz na jeden adres na różnych blockchainach. Na przykład jeśli właściciel tego adresu odkłada sobie tutaj na sieci ETH i na przykład na sieci jeszcze Kronos, to po prostu napisz tutaj takie coś. Napisz tutaj takie coś, że odkładasz sobie kryptowaluty na ten adres po sieci Ethereum i odkładasz sobie kryptowaluty na ten adres po sieci na przykład Kronos, a nawet może jeszcze odkładasz na ten sam adres po BSC, to po prostu napisz to, żeby było wiadomo, żeby można było to śledzić. Dlatego ja tutaj zrobię tą ramkę tutaj taką szeroką na tyle, żeby się zmieściły powiedzmy te trzy nazwy nawet naraz. I każdy niech po prostu tutaj napisze. Jeden napisze na ETH tylko, ten napisze, że sobie odkłada na przykład na BSC, bo to oczywiście zgodnie z prawdą. No i niech to tak każdy tutaj wypełni to pole. Czyli po prostu wejdźcie sobie na tego linka do tego arkusza, który właśnie tutaj nasz kalkulator, nie kalkulator long term, tylko challenge. To jest challenge, tu mamy różne kalkulatory, o, jeszcze tutaj jakieś inne, ja buduję cały czas kalkulatory
więc za niedługo w końcu zrobimy jakiegoś zooma, omówimy te kalkulatory, gdzieś tam każdy sobie dopasuje ten kalkulator do siebie, ale jakby one cały czas są jeszcze w modernizacji, ja cały czas jeszcze tam coś ulepszam, dodaję, coś zmieniam, także jeszcze chwilkę cierpliwości z tymi jakimiś tam pozostałymi kalkulatorami. A póki co ogarnijmy ten challenge i po prostu niech każdy tutaj wpisze nazwę blockchainu, po którym robi przelewy, po którym sobie odkłada tutaj swoje kryptowaluty. Jeszcze raz, albo ETH, jeśli to jest Ethereum, albo Kronos, jeśli to jest po Kronosie, albo BSC, jeśli to jest po Binance Smart Chainie. No, chyba że właściciel tego konta niech po prostu napisze tutaj BTC, chociaż ja to wiem i mogę to już tu zostawić, także tutaj napiszę BSC, bo to jest BNB, tutaj też napiszę po BTC, o, ja już tu za kogoś te, które wiem, to wypełnię, czyli tutaj BTC, BNB i BTC. OK, te trzy adresy możemy zweryfikować bez właścicieli, a tu po prostu napiszcie po jakich sieciach robicie przelewy. Zaoszczędzi to dużo czasu i po prostu pomoże zweryfikować tutaj wiele różnych rzeczy. OK. Niniejszy materiał wideo absolutnie nie należy traktować go jako porady inwestycyjnej. Inwestowanie w jakiejkolwiek formie może wiązać się z utratą całości zainwestowanych środków. Nigdy nie inwestuj więcej niż kilka procent swoich oszczędności w jeden rodzaj aktywów. Zanim rozpoczniesz korzystanie z jakichkolwiek platform i aplikacji omawianych w niniejszym wideo, zapoznaj się szczegółowo z ich regulaminami i zasadami działania.